celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Sześć lat. Tyle spędzi za kratkami były dowódca plutonu specjalnego ZOMO odpowiedzialny za pacyfikację kopalni Wujek i manifest lipcowy. Sąd apelacyjny w Katowicach zmniejszył mu karę aż o 5 lat. Uniewinnił też byłego szefa MO w Katowicach. W grudniu 1981 roku, 3 dni po ogłoszeniu stanu wojennego, w pacyfikacji strajku w kopalni Wujek zabito 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. Na ten dzień rodziny pomordowanych górników czekały aż 27 lat. Dziś sprawiedliwość zatriumfowała. Sąd potwierdził, kto jest winny największej tragedii stanu wojennego. Chodzi o to, że wreszcie zostali wskazani, osądzeni, winni. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał dziś wyroki skazujące dla ZOMO-wców oskarżonych o pacyfikację kopalń Wujek i manifest lipcowy. Jednak nie 11, a 6 lat spędzi za kratkami dowódca plutonu specjalnego ZOMO Romuald Cieślak. Sąd poprzedniej instancji skazał Cieślaka za to, że kazał strzelać podwładnym do górników. Jednak dziś sąd apelacyjny przyznał, że tego nie można udowodnić. Stąd też mniejsza kara. To jest siła, a nie słabość państwa prawa, gdy ustalenia sądu opierają się jedynie na niewątpliwych i obiektywnych dowodach, którym ustąpić musi nawet wysoce prawdopodobne, ale jednak tylko przypuszczenie co do tożsamości rzeczywistego sprawcy czynu. Podobnych argumentów sąd użył, tłumacząc uniewinnienie wiceszefa milicji w Katowicach Mariana Okrutnego. Zdaniem sądu Okrutny nie może odpowiadać zarzutu sprawstwa kierowniczego, bo nie miał on uprawnień do kierowania plutonem ZOMO podczas akcji. 13 oskarżonym sąd apelacyjny wyroki nieznacznie zaostrzył. Za kratkami spędzą oni od 3,5 do 4 lat. Uzasadniając ogłoszony wyrok, sędzia Waldemar Schmidt oddał cześć 9 poległym wówczas górnikom. Należy przeto powiedzieć, wydając orzeczenie końcowe. Gloria victis. Chwała zwyciężonym, bo polegli w słusznej sprawie. Kara zaś dla tych, którym w sposób niewątpliwy można było wykazać, że dopuścili się czynów przestępczych. Uczestnicy procesu z wyroku sądu byli zadowoleni. Choć jak przyznaje Janina Stawisińska, matka jednego z zabitych górników, żaden wyrok nie zwróci jej syna. Był naprawdę dobrym człowiekiem. Był wysportowany wszechstronnie. Pracował. Od 14 lat pracował. Był ratownikiem WOPR-u. Rok temu Sąd Okręgowy w Katowicach skazał 15 z 17 oskarżonych. Przypomnijmy, że w 1981 roku dwie śląskie kopalnie zastrajkowały po wprowadzeniu stanu wojennego. W czasie pacyfikacji zginęło 9 górników z Wujka, a kilkudziesięciu robotników z obu zakładów zostało rannych. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Można od niego złożyć już tylko kasację do Sądu Najwyższego. Do księgarni trafiła najnowsza, budząca wiele emocji książka Instytutu Pamięci Narodowej SB Alech Wałęsa – Przyczynek do biografii. Publikacja autorstwa Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka była rozchwytywana. Były prezydent współpracy zaprzecza. Żeby wejść w posiadanie najnowszej publikacji IPN, trzeba było swoje oddać. 4000 nakład przy tak dużym zainteresowaniu wyczerpał się do południa. IPN zapewnia, że już trwa dodruk. Publikacja z początkiem lipca trafić ma do księgarni. Współautor Sławomir Cęckiewicz ma nadzieję, że jej rozpowszechnienie podniesie poziom dyskusji publicznej. Mamy nadzieję, że dzięki temu ta dyskusja przestanie być emocjonalna i w dużej mierze polityczna i stanie się dyskusją merytoryczną, dlatego że więcej ludzi już przeczyta tą książkę. A spór o jej treści toczy się od kilku tygodni. W ostatnich dniach zdominował dyskusję publiczną. Podważane są wnioski autorów publikacji IPN, którzy udokumentowali współpracę byłego prezydenta Lecha Wałęsy z SB,
Pomimo czyszczenia akt na zlecenie Wałęsy w archiwach Instytutu zachowały się dokumenty poświadczające współpracę, podkreśla Piotr Gontarczyk. Zostało na przykład 7 doniesień tajnego współpracownika Bolek, chociaż wiadomo, że zanim pan prezydent i jego współpracownicy przystąpili do akcji niszczenia akt w archiwach, tych doniesień było ponad 20. Tego rodzaju dokumentów różnych poszlakowych, ewidencyjnych, których było albo trudno było je odszukać lub trudno było je zniszczyć, jest w tej książce naprawdę dużo. Były też nagrania, gdzie, jak zapewniają działacze wolnych związków zawodowych, Lech Wałęsa przyznaje się do współpracy. Zarówno rok temu, jak i w 1979 roku Wałęsę nagrywał Andrzej Bulc. Lechu po prostu potwierdził, że miał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. Nie powiedział nigdy, że coś na tej taśmie nie ma nigdy, że cośkolwiek podpisał. Nagrania z lat 70. posiadał obecny marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Potem jednak, jak przekazał je do Paryża, fragment, gdzie Wałęsa mówił o współpracy, zniknął. Dziś Borusewicz twierdzi, że takie słowa nie padły. Na dyskusji wokół przeszłości Wałęsy może jednak się nie skończyć. Przeciwnicy odtajnienia akt już myślą o ograniczeniu kompetencji, a nawet likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Główny zarzut wobec autorów IPN-owskiej publikacji dotyczy wykorzystania w opracowaniu dokumentów bezpieki, które mogły zostać sfabrykowane w celu skompromitowania byłego prezydenta. Śledztwo w tej sprawie prowadzi gdański IPN. Jego efekty poznamy za kilka miesięcy. Autorzy fakt ten wzięli pod uwagę, zaznacza recenzent książki profesor Andrzej Zybertowicz. Autorzy o tym wiedzieli i przeprowadzili analizę, wskazując, które z dokumentów i w jakich okolicznościach były fałszowane, a które były wytworzone jako dokumenty zaświadczające rzeczywistą współpracę agenturalną. O rzeczywistej współpracy, zdaniem historyków IPN, świadczą liczne dokumenty w ewidencji operacyjnej gdańskiej SB dotyczące agenta o pseudonimie Bolek. To dobrze, że prawda zaczyna wdzierać się do polskiego życia publicznego, stwierdził były premier Jarosław Kaczyński. Ta książka jest ciosem w establishment i stąd taki na nią atak. Chodzi o obronę establishmentu, o obronę sytuacji społecznej w tych wyższych częściach hierarchii społecznej, na wyższych piętach hierarchii społecznej, sytuację ukształtowaną w ciągu ostatnich kilkunastu lat, sytuację, której jedną z podstaw jest kłamstwo. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada, że już przymierza się do kolejnej publikacji dotyczącej przywódcy Solidarności. Jak tłumaczy prezes Instytutu Janusz Kurtyka, od tych problemów nie uciekniemy, niezależnie od emocji, jakie one wywołują. Jest chyba jasne, że osoba przywódcy Solidarności powinna być ukazana we wszystkich aspektach jego działalności. O związkach Wałęsy z SB w środowisku opozycyjnym mówiono od dawna. Jak przypomina bliski współpracownik Wałęsy Krzysztof Wyszkowski, świadectwem tego jest nagranie ze spotkania Wolnych Związków Zawodowych w 1979 roku, poświęconego wydarzeniom grudnia 70 na Wybrzeżu. W trakcie tej rozmowy Lech Wałęsa zaczął opowiadać o swoich zachowaniach w tym czasie i w pewnym momencie zaczął mówić o tym, że zmuszano go do rozpoznawania osób, które uczestniczyły w walkach w centrum Gdańska. No i pojawiły się pytania, jak to rozpoznawałeś? No rozpoznawałem, prawda? No to pracowałeś dla nich, prawda? I w końcu padła ta deklaracja. W sprawie agenturalnej przeszłości Wałęsy wciąż brakuje najważniejszego dowodu, własnoręcznego poświadczenia współpracy. A tej Wałęsa się wypiera, podobnie jak faktu, że w latach 90., kiedy jako prezydent przeglądał swoją teczkę, zabrał z niej najważniejsze dowody współpracy. Te jednak, które pozostały, jak wynika z wyemitowanego przez TVP materiału, wskazują na współpracę Wałęsy z bezpieką. Lech Wałęsa za wyemitowanie materiału TV Bolek zażądał od Telewizji Polskiej 20 milionów odszkodowania na cele społeczne. Zapowiedział też, że sprawę skieruje do sądu. Prezes telewizji zaproponował Wałęsie czas antenowy, w którym mógłby się odnieść do poruszanych kwestii. Jednak Lech Wałęsa odmówił. A teraz kolejny temat. Związkowcy z Solidarności, a także Sierpnia 80 o swoje prawa, wyższe pensje oraz o zachowanie obecnego kodeksu pracy domagali się na ulicach Warszawy. Do stolicy przyjechali także stoczniowcy z Gdańska. O sytuacji polskich stoczni głośno jest od kilku tygodni. Komisja Europejska postawiła ultimatum. Żąda, by do 26 czerwca do Brukseli trafił program restrukturyzacji przedsiębiorstw.
W innym wypadku stocznie muszą zwrócić w sumie kilka miliardów złotych, które otrzymały w ramach pomocy publicznej. Dla zakładów oznaczałoby to upadłość. Była pomoc publiczna, ale nie naszej stoczni. Trzeba wyjaśnić, poszło zawiadomienie do prokuratury, trzeba to wyjaśnić, ale czas biegnie. A ministerstwo, rząd specjalnie blokował niektóre zmiany. Pani zobacza, Gdynia jest zadłużona. Nic nie zrobiono, teraz nagle wyjęto jakiś plan z rękawa i zmusza się Dąbasz, żeby wziął Gdynię. Związkowa Solidarność twierdzi, że Stocznia Gdańsk nie otrzymała pomocy publicznej. Tą sprawą już zajmuje się prokuratura. To jednak potrwa. Wielokrotnie swoje racje stocznia i stoczniowcy dochodzili przed sądami. I co z tego, że wygraliśmy w ostatnich instancjach sądu, skoro naprawę krzyw było już za późno. Tak było w przypadku nielegalnego zgłoszenia upadłości. Tak było w przypadku odszkodowań przyznanych przez Sąd Najwyższy stoczniowcom. Sprzeciw budzi również projekt restrukturyzacji stoczni przygotowany przez ministra skarbu Aleksandra Grada. Zakłada on przejęcie stoczni Gdynia przez firmę Donbas, właściciela stoczni Gdańsk. A z tym, jak twierdzi Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, Stoczni Gdańskiej wiąże się likwidacja jednego z zakładów. To jest dla nas zabójstwo, ponieważ inwestor jest to producent blachy, a nie okrętowy. Oni dopiero nabierają doświadczenia. Z planem restrukturyzacji stoczni, jak podkreśla Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego, wiąże się też redukcja produkcji. Te stocznie mogłyby sobie radzić, gdyby nie było tego żądania Komisji Europejskiej, żeby ograniczyć moce produkcyjne. A to jest też niekorzystne, bo wiadomo, ograniczenie mocy produkcyjnych, jeśli będzie nadmierne, no to wtedy zmniejszy to rentowność i wydajność. Ostateczne decyzje zapadną w najbliższy czwartek w Brukseli. Komisja Europejska nie zgodziła się na przedłużenie terminu przestawienia programu restrukturyzacji polskich stoczni. Nie pomogły wczorajsze protesty stoczniowców w Brukseli, ani dzisiejsza uchwała Sejmu apelująca do Komisji. Komisja zadecydowała, że dziś upływa ostateczny termin na przesyłanie programów, które wyjaśnią, w jaki sposób rząd Donalda Tuska modernizuje nasze stocznie. Jeśli komisja oceni je negatywnie, wówczas polskie stocznie czeka bankructwo. Na nic zdała się przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu, w której posłowie proszą Komisję Europejską o przedłużenie terminu restrukturyzacji i prywatyzacji polskich stoczni. Komisja nie dała nam więcej czasu. Teraz los stoczni zależy od tego, jak komisja oceni plany restrukturyzacji, które dziś ma przekazać minister Aleksander Grad. W dniu dzisiejszym do Komisji Europejskiej zostanie przekazany program restrukturyzacji dla stoczni szczecińskiej. Program restrukturyzacji, który zakłada połączenie stoczni gdańskiej i stoczni gdyńskiej. I trzeci program restrukturyzacyjny, który jest przygotowany dla samej stoczni gdyńskiej. Minister Grad powiedział, że jeśli komisja pozytywnie rozpatrzy propozycje inwestorów, to rząd zdąży wynegocjować umowy prywatyzacyjne. Stoczniowcy negatywnie oceniają działania ministra. Były prezes stoczni Andrzej Jaworski mówi wprost. Przez 9 miesięcy zupełnie nic nie robił. Pytanie, czy nie robił świadomie, czy nie robił z lenistwa, ale dla nas, bez względu na to, jaki był tego powód, pokazuje, że chce się wpisać dokładnie w testament premiera Rakowskiego, czyli zamknąć rzeczywiście Stocznię Gdańską jako firmę produkującą statki. Zdaniem stoczniowców projekt ministra Grada doprowadzi do zamknięcia jednego z zakładów. Według nich chodzi o to, żeby doprowadzić do likwidacji właśnie Stoczni Gdańskiej. Po raz pierwszy właściwie przedstawiciele rządu polskiego oficjalnie ogłosili, że chcą zamknąć wszystkie trzy pochylni Stoczni Gdańskiej. Niewyjaśniona pozostaje także sprawa dotacji, jakie Stocznia Gdańska miała otrzymać na restrukturyzację. Solidarność twierdzi, że ich zakład nie otrzymał pomocy publicznej, którą Komisja Europejska wyliczyła na około 650 milionów złotych. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Gdańsku. Wycie syren, kwiaty złożone pod bramą zakładów imienia Cegielskiego i msza święta odprawiona w intencji ofiar. Tak rozpoczęły się obchody rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. O 6 rano robotnicy zakładów imienia Stalina, bo tak wcześniej nazywały się zakłady imienia Cegielskiego, wyszli na ulicę miasta. Dołączyli do nich pracownicy zakładów naprawczych taboru kolejowego i miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Robotnicy nieśli transparenty, jesteśmy głodni, precz z krwiopijcami i chcemy chleba i wolności.
Na placu Stalina, sąsiadującym z Komitetem Wojewódzkim PZPR, zgromadziło się około 100 tysięcy osób. Tłum zerwał czerwone sztandary z gmachu komitetu, zniszczył urządzenia zagłuszające zachodnie radiostacje, uwolnił więźniów z więzienia przy ulicy Młyńskiej, rozbroił czołg i dwa plutony wojsk pancernych oraz wiele posterunków milicji. Pierwsze strzały padły z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa. Najmłodszą ofiarą czerwcowego zrywu był 12-letni Romek Strzałkowski. 28 czerwca 1956 roku strajki robotnicze i manifestacje przekształciły się w krwawe starcia uliczne. Zginęło co najmniej 70 osób, a kilkaset zostało rannych. 700 trafiło do więzień. Poznańskie wydarzenia były wstrząsem dla społeczeństwa. Niezadowolenie narastało. Domagano się demokratyzacji, praworządności i zakończenia wasalnych stosunków ze Związkiem Radzieckim. Doprowadziło to w październiku do zmian w komunistycznym kierownictwie, ale system totalitarny przetrwał jeszcze wiele lat.